Witam Was serdecznie w drugim odcinku z Muzeum Ziemi Pan w Warszawie. Ze mną jest dr Daniel Dyborowski. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry. Poprzedni odcinek był kręcony w innym budynku, w innej sali. Pokazywaliśmy tam różne kości zwierząt z Pleistocenu, głównie mamutów. A dzisiaj jesteśmy w sali związanej głównie z karbonem, choć nie tylko. Prawda? Bo też neogen. No, za chwilę do tego wrócimy. Dokładnie. I będziemy rozmawiać o tym, jak powstał węgiel i kiedy. Jak powstał węgiel? No, ciężko jest na to odpowiedzieć tak jednym słowem. To zależy też od tego, jaki węgiel. W naszym kraju, na terenie Polski, no, mamy generalnie dwa takie główne typy węgla. Myślę, że możemy zacząć od chyba tego młodszego, tak się cofając troszkę niezgodnie ze stratygrafią, cofając się w głąb czasu geologicznego, to zacznijmy od tego węgla brunatnego. Oczywiście. Świat węgla brunatnego to jest świat mioceński. Miocen to jest, twoi widzowie doskonale znają ramy czasowe miocenu, kiedy to się działo. Miocen to jest ta epoka geologiczna, w trakcie której no, jeszcze zahaczamy o taki stosunkowo ciepły klimat tutaj na naszym obszarze, powiedzmy, geograficznie. I rzeczywiście istniały tutaj olbrzymie takie zbiorowiska bagienne, takie podmokłe lasy. Świetnym przykładem tego jest to skamieniałe drzewo i ten system korzeniowy, który znajduje się za nami, właśnie który pochodzi z kopalni w Turowie. O której ostatnio jest głośno. Jest głośno, to jest rzeczywiście, ja tam kiedyś byłem w terenie, to jest olbrzymia dziura w ziemi z węglem, gdzie pracują olbrzymie takie koparki, które wyglądają jak transformersy i kopią ten węgiel. Wygląda to spektakularnie. Zresztą podobnie jest w Bełchatowie, prawda? Tak. Tam też jest wielka dziura w ziemi, co ma oczywiście negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego, ale dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. Tak. Dzisiaj skupimy się bardziej na samym procesie powstawania węgla. Więc tutaj mamy skamieniałe drzewo, prawda? Jak ono powstało? Co sprawiło, że ono się zachowało w takiej formie? No, te środowiska bagienne, one generalnie mają potencjał fosylizacyjny, jak to się mówi, stosunkowo dobry. To znaczy, to jest duża ilość materii organicznej, która jeszcze jest zalana wodą. No, a woda jest tym kluczowym czynnikiem tutaj do tego, żeby zachowywały się wszelkiej maści tkanki, wszelkiej maści substancji. I ten węgiel jest tak naprawdę taką przerobioną w pewnym sensie tkanką roślinną, po prostu jest to biomasa. W tym wypadku jest to substancja organiczna pochodzenia roślinnego zachowana, jak to się fachowo mówi w paleontologii, w pozycji przyżyciowej, no bo mamy cały ten system korzeniowy i różne ciekawe adaptacje tych roślin do życia właśnie w takim podmokłym lesie. Z tych korzeni miejscami wystają sobie takie elementy ku górze. To były elementy, które wystawały ponad taflę wody, które służyły tym roślinom do różnych procesów oddechowych. No bo jak te korzenie sobie siedziały, prawda, w głębi, ale coś musiało mieć dostęp do powietrza atmosferycznego i takie właśnie struktury, które tutaj widzimy zwane pneumatoforami, występowały w tych lasach miocenu. Jedna z takich grup roślin bardzo charakterystyczna dla tego okresu tu na terenie naszego kraju, to są cypryśnikowate, toksodiace. No dobrze, Danielu, wiemy już co nieco, jak powstał węgiel brunatny, a możemy go pokazać. Wielu widzów wie, jak wygląda węgiel kamienny, a węgiel brunatny niekoniecznie. Zwykle, kiedy myślimy o węglu, to widzimy taką stereotypową bryłkę czarnego węgla wydobywaną gdzieś na Śląsku. No to jest właśnie, przeważnie tak będzie wyglądał węgiel kamienny. Dokładnie, zresztą często nawet tym węglem kamiennym jeszcze się pali w starych piecach, w starej generacji. Też nie będziemy wchodzić w ten temat, tak, ale jeżeli ktoś ma stare palenisko, to właśnie często węglem kamiennym się w nim pali. Tak, powinniśmy myśleć o tym węglu kamiennym. Natomiast jak wygląda węgiel brunatny? No wygląda, sięgnę tutaj, zupełnie inaczej. To jest też tak naprawdę skała osadowa, no bo węgiel jest skałą. Jest niesłychanie lekka. Spróbuj to trzymać. Tak, zdecydowanie. Czy podejrzewam, że to już jest wysuszony węgiel, bo tak, w kopalni tak. On troszkę inaczej wygląda. On oczywiście będzie bardziej taki, powiedzmy, no... Węgiel brunatny ma tą właściwość, że ma bardzo dużo wody. Tak. I też wypada go
dość szybko wykorzystać. Tak. Bo inaczej tak. traci swoje właściwości. Więc no, wygląda to zupełnie inaczej niż taka bryłka tego węgla, którą my gdzieś tam lubimy sobie palić. A teraz zobaczmy sobie, jak wygląda węgiel kamienny. Wygląda to zupełnie inaczej. Już taki typowo czarny kolor będzie tutaj jak najbardziej charakterystyczny. Węgiel kamienny jest dużo starszy, bo tu na terenie naszego kraju pochodzi z karbonu, czyli tego okresu, który swoją nazwę z węglem bardzo, bardzo ma taką kojarzoną. Czyli nie 20-30 milionów lat, tylko 300, może 300 kilkadziesiąt, nawet zależy który pewnie pokład. Która i dodajmy, że tak naprawdę węgiel kamienny to jest też węgiel brunatny, tylko który został jeszcze dodatkowo przetworzony przez różne reakcje chemiczne przez miliony lat. Przez miliony lat ciśnienie, które panowało, ciśnienie nadkładu, no bo wiadomo, jak to ma 300 milionów lat, no to siedziało sobie w tej skorupie ziemskiej dużo dłużej niż taki węgiel, który ma tych milionów 20, więc no dużo dłużej też duża masa skał nadkładu siedziała na tym węglu i napierała na niego swoje ciśnienie. Bo dodajmy, o tym chyba nie powiedzieliśmy, że to jest taki proces. Najpierw jest torf, potem właśnie węgiel brunatny, potem ten węgiel brunatny przechodzi powoli w węgiel kamienny. Tak jest. Tak jest. I więc świat węgla kamiennego wygląda zupełnie inaczej niż świat węgla brunatnego. W karbonie mamy ten słynny superkontynent Pangea. Na południu Pangei, na przełomie karbonu i permu, no powiedzmy w drugiej połowie karbonu, miały miejsce zlodowacenia Gondwany. Gondwana to jest ta południowa, ja nie muszę wam tego tłumaczyć, bo wy to wszyscy wiecie, widzowie tego kanału. Gondwana to jest ta południowa część Pangei, ona wtedy ulegała zlodowaceniom. Skoro ulegała zlodowaceniom, to poziom morza się obniżył globalnie. I to bardzo miało, powiedzmy, odcisnęło duże piętno, te zmiany eustatyki, jak to się mówi, czyli poziomu morza, w tej naszej części świata właśnie, północnej, czyli Ameryka Północna i Europa, które wtedy, skoro mamy Pangeę, to one są razem przytulone do siebie. Poziom morza się obniżył. Że Polska była wtedy bliżej równika, prawda? Tak. Lekko byliśmy nad równikiem. Polska, powiedzmy, równik przekroczyła gdzieś w Dewonie, więc w karbonie powinniśmy być lekko ponad tym równikiem. No i poziom morza się obniżył, no to powstały duże takie obszary odsłonięte, lądowe, tam zaczęły rosnąć lasy. Lasy zbudowane z zupełnie innego rodzaju flory niż ten, który kojarzymy jeszcze nie było dzisiaj. Wtedy roślin okrytonasiennych, tak. Które teraz dominują. Tak, więc to zupełnie wyglądało inaczej. I to, co tutaj trzymam, to jest kawałek takiej, nazwijmy to sobie kory, wielkiego widłaka. Widłaki dzisiaj, no to kojarzymy z jakimiś takimi małymi gdzieś tam roślinkami sobie rosnącymi. Nie są to jakieś spektakularne formy dzisiaj. Ale wtedy w karbonie widłaki były olbrzymie. I to jest lepidodendron. Lepidodendrony to były największe drzewa paleozoiku. Olbrzymie. 30-40 metrów więcej. Mniej więcej coś takiego, może nawet ciutkę więcej. Generalnie lepidodendron wyglądał w ten sposób, że to była długa taka struktura pnąca się ku górze i na samym szczycie była korona. To znaczy tam wzdłuż tego drzewa nie było jakichś specjalnych rozgałęzień. No ale były takie właśnie struktury. To pewnie na zbliżeniach teraz widzicie. Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć średnica pnia. Jak mamy sobie wyobrazić to drzewo? Czy było, powiedzmy, takie miało średnicę pnia jak dzisiejsze drzewa, no mogły, czy znacznie większe? Myślę, że to jest porównywalne do takich dzisiejszych dużych drzew, przy czym należy pamiętać, że my pnie tych wielkich widłaków, na przykład lepidodendrona, znajdujemy przeważnie w formie sprasowanej, dlatego że widłaki w środku miały więcej pustej przestrzeni wypełnionej płynem, a mniej tam było takich zwartych tkanek. Więc takie szczątki lepidodendrona po śmierci, kiedy takie drzewo sobie się obaliło gdzieś, pod wpływem skał, osadów, które na te szczątki były naniesione, po prostu ulegały sprasowaniu. Więc my przeważnie nie będziemy już mieli w przypadku karbońskich skamieniałości takiego ładnego, nawet okrągłego, czy prawie okrągłego w przekroju pnia, ale raczej taką płaską, sprasowaną strukturę. Czy możesz nam jeszcze pokazać jakąś ciekawą skamieniałość właśnie związaną z węglem, z powstaniem węgla? No, jedna z takich najciekawszych grup, też kojarzonych z epoką węglową, to są olbrzymie skrzypy. Dzisiaj tak, znowu skrzyp polny, popularna roślina, ale no, czy osiąga jakieś spektakularne rozmiary? No zdecydowanie nie. Raczej nie. W karbonie sytuacja
wygląda zupełnie inaczej. To jest kawałek takiego wielkiego skrzypa. No robi to wrażenie. Dzisiejszy skrzyp, cała roślinka, no to by była... Ciężkie. Proszę bardzo. O, ciężkie, ciężkie. Zupełnie, no cały skrzyp, no to byłby pewnie niewiele większy od tego kawałka tutaj jakiejś roślinki. Więc skrzypy wtedy też osiągały takie formy drzewiaste, więc były widłaki drzewiaste, były skrzypy drzewiaste. Co ciekawe, te różne grupy roślin żyły wtedy w karbonie w różnych miejscach. Ja go odłożę, bo jest niesłychanie ciężki. O! Więc to nie jest też tak, że w karbonie mieliśmy jakiś taki jednolity las, w którym żyły wszystkie te grupy roślin, no i z nich sobie powstał, tam to się zmieliło i powstał węgiel. Nie. To środowisko w karbonie było dużo bardziej zróżnicowane. Mieliśmy takie obszary, gdzie były takie równie otwarte przestrzenie, które raz na jakiś czas były zalewane wodą. I tam na przykład widłaki lubiły żyć. Bardzo lubiły widłaki, lepidodendrony, sigillaria. To jest też taki ciekawy widłak spokrewniony z dzisiejszym poryblinem. To fani botaniki wiedzą, że poryblin to jest taka roślina półwodna, nazwijmy to sobie, ale niewielka dzisiaj. Więc a tereny polskie? Interesują mnie tereny polskie właśnie, jak to tutaj u nas wyglądało, jak te lasy, które teraz tak naprawdę wydobywamy w tych kopalniach na Śląsku, jak te lasy, z których powstał ten węgiel, wyglądały tutaj w Polsce? No były i te takie otwarte przestrzenie, gdzie żyły właśnie widłaki, bo ich skamieniałości się znajduje bardzo dużo, ale i były tereny, powiedzmy, bardziej takie wyżynne, czyli górzyste. Znaczy, może dobrze, górzyste to jest może zbyt takie ostre stwierdzenie, ale raczej takie wyniesione obszary, a nie otwarta równia, która była zalewana wodą. I tam wiemy to na tej podstawie, że tam żyły zupełnie inne rośliny, mianowicie kordaity. To były takie śmieszne rośliny z takimi jakby długimi takimi lancetowatymi liśćmi. Bardzo też charakterystyczna skamieniałość. Paprocie żyły jeszcze w innych obszarach, takich bardziej powiedzmy nad wodą. Tam lubiły sobie, tam było raczej ich siedlisko. Więc my znajdujemy całą tę ogromną różnorodność tej kopalnej flory. Dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć oczywiście, jak wyglądały te środowiska w przeszłości. Ale pamiętajmy, że wszystko to, co znajdujemy, to jest tak naprawdę ta biomasa tego lasu, to jest tkanka lasu, tylko w pewnym sensie przekształcona w skałę osadową. Czy możesz pokrótce, bo podejrzewam, że to są dość skomplikowane reakcje na przestrzeni milionów lat, ale czy mógłbyś pokrótce powiedzieć, jak do tego dochodziło? Drzewo zostało obalone, zostało przykryte osadami, co dalej? No musi być znowu ta woda, więc bardzo dobrze, jak rzeczywiście teren będzie przykrywany wodą, bo to jest ten warunek, żeby w ogóle coś mogło później przykryć tę florę. Jakby takie drzewo się po prostu obaliło, no to ono będzie leżało, próchniało i w końcu w takim środowisku leśnym obieg materii jest generalnie stosunkowo duży i tam ta materia zostaje, no mówiąc tak brzydko, strawiona stosunkowo szybko. Natomiast jeżeli będzie woda, to ta woda przykryje to osadami. Jak te osady będą miały odpowiednią fizykochemię, odpowiednie warunki, no to zajdą nam takie reakcje, które sprawią, że te tkanki organiczne się zachowają. No tutaj głównie z takich tkanek organicznych o bardziej skomplikowanej strukturze dochodzi po prostu do przekształcenia tego w pierwiastkowy węgiel, no bo nie oszukujmy się, to co znajdujemy to jest po prostu C, czyli forma rzeczywiście samego pierwiastka. A powiedz mi, to już tak poza tym tematem, byłeś kiedyś w kopalni węgla kamiennego? Byłem w niejednej kopalni i takiej kopalni odkrywkowej jak na przykład Turów, która jest olbrzymia i naprawdę taka bardzo widowiskowa, spektakularna. Tam pamiętam jest obok też takie małe muzeum, gdzie można wejść i pooglądać różne ciekawe okazy wydobyte, takie czysto paleontologiczne już wydobyte w tejże kopalni. Natomiast byłem też w kilku kopalniach takich podziemnych na Śląsku. No i to już jest przeżycie też naprawdę takie, którego się nie da zapomnieć. Tak zgodzę się z tobą, ja miałem okazję być w Bogdance, zjechaliśmy kilometr pod ziemią, to było w ramach wyjazdu studyjnego i no, zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie, na pewno wspomnienia zostaną do końca życia. Górnictwo to jednak bardzo ciężki zawód i
No, ja byłem pod wrażeniem pracy górników i ogólnie jak to wyglądało, ten kilometr pod ziemią. Podobne masz wrażenia? Jak... Tak, bardzo, bardzo podobne. Wydaje mi się, że no szczególnie pamiętajcie, że górnik tam nie chodzi sobie nago, tam panują olbrzymie, dużo wyższe powiedzmy temperatury niż na powierzchni, tylko jest jeszcze ubrany w cały taki specjalny kombinezon, który sprawy mówiąc wprost nie ułatwia. Dokładnie, jeszcze specjalna maszyna często... Tak, musi być taki aparat oddechowy. Właśnie, właśnie. No to na pewno nie pomaga w poruszaniu się pod ziemią w ciemnościach i w niesłychanie wysokich temperaturach. Ja pamiętam, że przeszliśmy wtedy kilometry chyba, z 10 kilometrów pod ziemią. Wyjechałem wyczerpany, ale przeszczęśliwy, bo robi to olbrzymie wrażenie. Mam nadzieję, że po tym odcinku już wszyscy wiedzą, jak powstał węgiel. Ja polecam wykłady doktora Daniela Tyborowskiego na kanale Wszechnica. Bardzo dziękuję. I polecam oczywiście przyjść tutaj do Muzeum Ziemi Pan na Alei na Skarpie w Warszawie. Można tutaj zobaczyć wiele różnych eksponatów, ale są też te związane z powstaniem węgla. Dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Pa.